Siema, Citrampis Gamer, a to jest Hello Neighbor, akt trzeci. Lecimy, let's go. Obudziłem się z kanapy. Mieszkam w blokach w jakimś mieście. Czyli to jest moje mieszkanie. Czyżby Illuminati? A co tam w TV? Czyli nic ciekawego nie ma. Mogę do kogoś zadzwonić? Nie można. Mogę zjeść śniadanie? Ktoś puka do drzwi. A jest lis. Czyli teraz my tak będziemy wyglądać jako dorosły facet. Ostatnio uciekliśmy od sąsiada z piwnicy. Parkuje się dokądś. Zabieram jedzenie na drogę. Czyli jakaś wycieczka dokądś. Przyjechaliśmy do jakiegoś nowego miasteczka chyba. Aha. Czyli wróciliśmy na stare śmieci. Do naszego starego domu z dzieciństwa. A, mamy auto. Przynajmniej mogę nim odjechać. Mogę je otworzyć. Ale to chyba nie mogę. Klucz. Może pali. Jest. Trochę zardzewiał. O, nasze zdjęcie z dzieciństwa. Chyba zauważył dom sąsiada, że jest zjarany. Dzwoni telefon. Jakiś cień. No, chyba jakieś złe wspomnienie, czy coś takiego. Co? Czyli sąsiad powrócił. I znowu coś zamknął w piwnicy. Czyli spotkanie po wielu latach. No teraz to chłop ma willę wypasioną. Wow. No to od razu z buta jedziemy. Znowu ta drabina, ona chyba już zawsze będzie. Ale teraz są rozbudowane domostwo. Kurde, wszystko zamknięte.
No tak, zawsze. Pyk w okno. No dobra. Klucza potrzebujemy. Tam jest dźwignia. Ona chyba otwiera tą bramę. Albo nie wiem. Da się. On mnie teraz szuka, bo mu okno rozbiłem. Czyli to jednak otwiera tą bramę. Dobrze, myślałem. Dziwne, ale co działa? Kurde, bo to nie usłyszał. Zamknięte. Zamknięte. Tutaj można doskoczyć. I tak nie... Tu można wskoczyć, tylko nie wiem jak. On mnie nadal szuka. Tam było. Czy chłop sobie sam wywalił okno właśnie kartonem? Chłop w szoku siedzi. Chłop może w szoku jest. Ktoś mu wszedł... A nie. Poszedł. Ktoś mu wszedł na działkę i kurde. W szoku jest. Dobra. Nie, tu nie ma. Teraz ci wejdę do domu. I pyk, krzesełka już nie ma. Tu jest karta. Nie można jej wsiąść. Coś, co wyjmie gwoździe, będzie nam potrzebne. I ta karta. Serio. Pyk. No serio. On się kąpał. Nie chciałem tego zobaczyć. Idzie po mnie. Dostaniesz z kartonu, mordo. Pyk z kartonu. Prosto w japę. Teraz mu wejdzie do domu i spróbuję go wyrolować. Dobra, tutaj mnie nie znajdzie. Gu? Nie wiem co to. O, wskoczyłem, dobra. Niebieski klucz. Ale jak ja... Co? Widzę, że tu jest ten magnes. Ale ja go nie wezmę.
To będzie niezła przygoda. I czy on we mnie rzuci jabłkiem? Chłopie, spokojnie. Ja tylko w celach pokojowych. To jest ćwiknia. Okej. No, jakby tu była ściana niewidzialna. A tak z bliska może? O, stoi, dobra. O, jest. Teraz wystarczy mu wejść tylko do chaty. To jest w końcu otwarte? No zamknął, bo ja to otworzyłem. Albo nie. No nie no. Chłopie, ty wszędzie stoisz tam, gdzie ja chcę iść. Że chcę... Właśnie przeze mnie przejechało auto. Co tu się dzieje? Drabina. Dokąd mnie to zaprowadzi? No super, miejsce pod wodą. Tam są, tu są jakieś drzwi. Nie wiem, gdzie jestem. O cholera. Tu już jest jakieś wyższe pięterko. Ale... Nikt tu... No dobra. Właśnie się zabiję. Co ja robię? Nie włączy mnie, że byłem wkurza. On jest gdzieś na dworze.
Muszę jakoś wejść tamtymi drzwiami. Może dlatego to górne wejście jest odblokowane. Właśnie robić. Kurde, nie, nie, nie. Czy do niego da się wskoczyć? Tu jest okno. Tylko czy ja przeżyję ten skok? O kurde. Naprawdę. Przeżyłem, co? Tylko nie mam czym rzucić. No bez jajców. To miał być już taki epicki win. O, 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 o. Jest kolejne piętro. Czy on otworzył te drzwi? Kurde, no nie wierzę w chłopa. Daj mi spokój. Ha. No. Kurde, nie spadaj, halo. Dobra. Teraz co zrobimy? Teraz co zrobię? Bez jaj. Chodź, stary. Dobra. Szkoda, że spada, ale mamy rozbite okno. Parasol. Tu jest... Ale tu świeci. Tu będzie chyba prąd trzeba będzie włączyć. Tu jest jakaś dźwignia. A do tej drzwi. No to chwila. A skoro stąd można uciec, to ja biorę kartony i otwieram resztę. O. No to wchodzę. Dobra. I pyk. Ale się zrobiłem. A drzwi nadal zamknięte. Mamy ten parasol. Co?
chwilę mam pomysł. Trzeba iść po tej drabinie. Okej. Nie można latać. Gdzie ja doleciałem? Nie! Nie spadaj, biedna parasolko. Co tam jest? Nie wiem. Raczej się stąd już nie dostanę. Okej, sąsiad najprawdopodobniej oszalał. Albo kierunki mi się powaliły. Łupie wiaderko. O! Nie ma desek. O, bo tu jest jakaś kolejka. Nie zabij się, chłopie. Okej. Jestem w pomieszczeniu. Tam jest kolejny. Mogę do niego wsiąść? Mogę! Czekaj, nie, ja... Nie, nie, nie! Ja tu w kurde pojechał. Czyli on tu gdzieś jeszcze na dole jeździ. Gdzieś wylądowałem. No dobra, a spróbujmy. Cofnij to. Dobra. Jesteśmy. Spróbuj drzwi zepnąć. Okay.